przyszłości połączy Pawłowice, Jastrzębie-Zdrój, Mszane, Wodzisław, Pszów Rydutowy i Racibórz z autostradą A1. Jednak dziś ma dopiero nieco ponad 3 km długości. Mowa o pierwszym, oddanym już do użytku, odcinku drogi tzw. głównej południowej trasy, która, gdy zostanie ukończona, w ogromnym stopniu ułatwi życie mieszkańców poruszających się po lokalnych drogach. Uroczystego otwarcia dokonali wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło, prezydent Jastrzębia-Zdroju Marian Janecki i prezes firmy realizującej projekt Józef Krysl. Zdaniem tego pierwszego, otwarcie tego nieco ponad 3-kilometrowego odcinka zapowiada ogromny postęp w tworzeniu nowoczesnej sieci dróg naszego regionu. Mamy gotową autostradę, mamy też te drogi rozprowadzające ruch i doprowadzające ruch. To bardzo dobrze widać na przykładzie Żor, gdzie praktycznie cały ten ruch tranzytowy został wyprowadzony na też zbudowaną od podstaw obwodnicę. Sądzę, że to samo będzie w Jastrzębiu-Zdroju i w tej części powiatu wodzisławskiego, która będzie dociążała do autostrady. Oddany dziś do użytku odcinek jest pierwszym z dwóch zaplanowanych do realizacji na terenie Jastrzębia. Drugi ma być gotowy w przyszłym roku. Ktoś powie, strasznie długo. Warto jednak zaznaczyć, że prace na obu odcinkach do łatwych nie należały. My musimy pamiętać, że obydwa te odcinki, one są w dużym stopniu objęte działaniem szkód górniczych i te szkody górnicze, one są stale obecne. Te firmy pracują, bo chociażby te wiadukty, które tutaj było, tych 6 obiektów mostowych, które były wykonane, to wszystko działo się w momencie, kiedy ten teren siadał, a więc to trzeba było odpowiednio być na to przygotowany. Prace probiegały w celku bez jakichś większych problemów. Rozpočitý byl trošku ten začátek, kdy jsme řešili nějaké technické problémy, ale po nějakých vyjasněních technických a těch se ty práce rozběhly a bojovali jsme tady pořád s tím podolovaným územím, což byl trochu problém, ale jinak v celku ta práce probíhala dobře. Dalsze etapy budowy drogi głównej południowej mają być prowadzone na odcinku Jastrzębie-Zdrój-Pawłowice aż do połączenia się z popularną Wiślanką, czyli drogą krajową numer 81. Mam nadzieję, że we wrześniu uda się wszystkie dokumenty już skompletowane oddać na pozwolenie już teraz pełne i ogłosić przetarg. Mam nadzieję, że to jeszcze w tym roku się stanie, mówiąc z ministrem Zdziebło, z radnym sejmikiem panem Jaroszem, że pieniądze są przygotowane. Mam nadzieję, że w tym roku się uda przetarg ogłosić. Fachowcy mówią, że fizyczny czas realizacji to jest 18 miesięcy, półtorej roku i myślę, że ten kalendarz będzie dotrzymany. Póki co mieszkańcy mogą cieszyć się tym, co prawda krótkim, jednak w znacznym stopniu odciążającym centrum miasta odcinkiem pozwalającym skrócić drogę z Pawłowic do Świerklan czy Połomi. Po drodze przejeżdżać będą oni przez to rondo, od dziś noszące imię Włodzimierza Ostaszewskiego, człowieka, który nadzorował budowę wielu kopalń węgla kamiennego w naszym regionie. Przypuszczam, że był zadowolony, jakkolwiek to nigdy nie był człowiek taki, który oczekiwał jakichś, wie pan, zaszczytów i tym. To był człowiek od takiej twardej roboty, jak u nas na sesji powiedział jeden z panów, że to był dyrektor w gumiakach. Bo on od tego był, a przy budowach kopalni to się przeważnie chodziło w gumiakach, bo przeważnie było błoto. Także, ale zadowolony byłby na pewno i myślę, że tam jak gdzieś siedzi na górze, to patrzy i się uśmiecha z nieodłącznym papierosem, bo do końca palił. Od dziś wita on również kierowców zjeżdżających z pierwszego odcinka drogi głównej południowej.